Fundacja Studentów i Absolwentów AGH w Krakowie Akademika rozpoczęła działalność w 2001 roku. Od tamtej pory aktywnie wspiera i inspiruje rozwój kultury oraz nauki wśród studentów Akademii Górniczo-Hutniczej. W organizowanych przez Fundację wydarzeniach kulturalnych bierze udział czołówka polskich i zagranicznych artystów. Koncerty, festiwale i kabaretony w Akademickim Centrum Kultury Klub Studio oraz w klubach Gwarek, Zaścianek, Filutek i Karlik skupiają tysiące krakowskich żaków. Klub Zaścianek jest jednym z pierwszych klubów zarządzanych przez fundację. W 2001 roku przeprowadzono remont generalny tego klubu. Na jego scenie swoją twórczość prezentowały takie zespoły jak Lombard, Jam, Budka Suflera oraz wielu innych polskich i zagranicznych artystów. Aktualnie staramy się przywrócić jego legendę poprzez organizowanie w nim koncertów młodych i utalentowanych zespołów. Klubem Gwarek fundacja zarządza od 2003 roku. Jego jazzowo-bluesowy klimat sprawia, że klub staje się ostoją dla wymagającego studenta, który w muzyce szuka spokoju i ambitnych dźwięków. W tym klubie czas płynie inaczej. Koncerty i tak zwane jam sessions zacierają granice między wykonawcą a publiką, pozwalając na wytworzenie się specyficznej więzi i delektowanie się nastrojową atmosferą. Klub Filutek został wyremontowany przez fundację w roku 2006. Jest on idealnym miejscem na spotkania z przyjaciółmi. W ofercie klubu znajduje się 15 rodzajów pizzy, kilka rodzajów kawy, szeroka gama drinków, przekąski oraz niecodzienny specjał – gorąca pajda chleba ze smalcem i ogórkiem. Atutem Filutka jest jego wystrój, dzięki któremu można oderwać się od zgiełku miasta, biesiadując do rana w dobrym towarzystwie i przy smacznym posiłku. Kolejnym klubem zarządzanym przez fundację jest klub Karlik. Skupia on amatorów tanecznych szaleństw. Przekrojowa muzyka, począwszy od hitów z lat 60. po najnowsze klubowe trendy, gwarantuje niezapomnianą zabawę. Według studenckich rankingów klub ten uplasował się w pierwszej piątce najlepszych studenckich klubów w Polsce. W 2010 roku z pomocą uczelni oraz miasteczka studenckiego AGH został przeprowadzony remont łazienek. Dzięki systematycznemu unowocześnianiu jego wnętrza klub szybko zyskuje nowych sympatyków. Akademickie Centrum Kultury Klub Studio jest sztandarowym punktem na imprezowej mapie Krakowa każdego studenta. Położony w samym sercu miasteczka studenckiego AGH, zalicza się do największych klubów muzycznych w Polsce. W repertuarze klubu Studio znajdują się wydarzenia kulturalne, w których bierze udział czołówka polskich i zagranicznych artystów. Koncerty, festiwale i kabaretony skupiają tysiące osób spragnionych dobrej zabawy. To tutaj odbywają się największe uczelniane imprezy, takie jak Międzynarodowe Spotkanie Gwarków, Wybór Najmilszej Studentki AGH, Juvenalia AGH oraz wiele innych. Każdego roku w maju fundacja współorganizuje największe święto krakowskich żaków, Juvenalia. Zabawa trwa zwykle przez cały tydzień. Odbywają się wtedy liczne koncerty największych polskich artystów, kabaretony, festiwale oraz inne wydarzenia o charakterze kulturalnym i sportowym. Kulminacyjnym elementem studenckiego święta jest korowód na rynek główny oraz przekazanie studentom kluczy do bram Grodu Kraka przez prezydenta miasta Krakowa. Orkiestra reprezentacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej to grupa około 50 młodych ludzi, których poza studiowaniem łączy wspólna pasja do muzyki. Wspólnie występują na koncertach w klubach krakowskich, jak i na międzynarodowych festiwalach. W repertuarze orkiestry znajdują się utwory muzyki rozrywkowej, filmowej, jak również popularne marsze. W kwietniu 2011 roku orkiestra AGH obchodzić będzie dziesięciolecie swojego istnienia. Dachówka Festiwal to inicjatywa powstała w 2008 roku, która ma za zadanie wspierać młodą scenę muzyczną w Polsce, w szczególności studencką. Festiwal składa się z dwóch etapów: koncertów eliminacyjnych odbywających się w każdy wtorek w klubie Zaścianek
oraz występu finałowego najzdolniejszych zespołów na plenerowej scenie rozstawionej w centrum miasteczka studenckiego AGH. Pomagamy debiutującym artystom, pozwalamy im się rozwijać i dajemy ku temu możliwości. Studenckie Radio 17 powstało w październiku 2006 roku, a od 23 października 2007 roku nadaje swój program poza AGH. Jest to radio w 100% tworzone przez studentów dla studentów. Studencki charakter prowadzonych audycji oraz przekazywanych informacji sprawiają, że słuchacze chętnie angażują się w jego współtworzenie. Radio 17 organizuje cykle szkoleń z warsztatu radiowego, prowadzi wiele uczelnianych oraz zewnętrznych imprez, np. krakowskie Juvenalia. A wszystko po to, aby zdobywać tak ważne w dzisiejszym czasie doświadczenie. Radio 17 nadaje swój program przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. W listopadzie 2009 roku do życia powołany został chór mieszany Confuoco. W jego repertuarze znajdują się utwory polskie i zagraniczne, od renesansu po muzykę współczesną, a także rozrywkową. Obok utworów a cappella chór przewiduje wykonywanie wielkich form muzycznych z towarzyszeniem orkiestry oraz fortepianu. Pomimo krótkiego okresu swojej działalności, chór może poszczycić się już uzyskanym wyróżnieniem na 19. Myślenickim Festiwalu Pieśni Churalnej Kolędy i Pastorałki w styczniu 2010 roku oraz Złotą Struną na 12. Małopolskim Konkursie Chórów o Złotą Strunę w kwietniu 2010 roku. Ponadto fundacja w klubach studenckich systematycznie organizuje kabaretony pod nazwą Cytrynówka, śpiewogranie, muzyczne pogwarki oraz turnieje szachowe i turnieje darta.